Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym vlogu, takim trochę nietypowym vlogu, ale coś mnie natchnęło, żeby Wam pokazać moje zakupy, tak zwane amerykańskie zakupy, powiedzieć Wam o cenach, bo teraz się dużo mówi o cenach, ceny poszły do góry, jak i w Polsce, jak i w Ameryce. I chciałam trochę wprowadzić takiego amerykańskiego kontentu. Oczywiście mój pies nie da mi nagrać, no. Tak to... Io, chodź tutaj, Leoś, chodź tutaj. No, także mam nadzieję, że nie będziesz czekał. I chciałam Wam pokazać mniej więcej, ile zapłaciłam za te zakupy i co jem. Hej! Będziesz czekać? Czy nie będziesz czekać, co? Ok, więc teraz tak, za te wszystkie zakupy zapłaciłam 75 dolarów. I zacznijmy od początku, że na przykład tak, pieczarki, tak zwane pieczarki białe, one kosztowały chyba 3,99. Niestety nie mogę znaleźć rachunku, ale poczekajcie chwilę, ja sobie zaraz zobaczę i dam Wam znać, czy znalazłam, jak nie, to Wam będę tak po prostu na oko strzelać, bo mniej więcej wiem, co ile kosztowało. Ok, znalazłam rachunek i mam teraz przed sobą. Za te wszystkie zakupy zapłaciłam 78 dolarów, więc zacznijmy od Organic Wally, czyli mleko. Takie mleko kosztuje 3,99, to jest małe mleko. Kiedyś pamiętam, takie duże mleko kosztowało 3,99, więc powiem Wam, że naprawdę cena poszła do góry. Coconut water, czyli, ale to jest dodatkowo z ananasem, kosztowało mnie 4,99. I od razu Wam chciałam powiedzieć, że ten sklep, w którym byłam i robiłam zakupy, nie jest tanim sklepem. Taki seaweed, czyli organiczne, powiedzmy organiczne, pewnie nie jest organiczne, ale nie wiem, nie będę się kłócić. To są algi i za nie zapłaciłam, uwielbiam, to jest tak właśnie taka przekąska, to jest bezglutenowe i 25 kalorii na taką porcję, więc powiedzmy, że to jest przekąska. Za to zapłaciłam $1.49. Teraz tak, co my mamy dalej? Tutaj jakiś blend, aha, czyli to jest to, czyli te warzywka. Za te warzywka zapłaciłam 4,99 i te warzywka na pewno wykorzystam do tego makaronu, do którego zaraz przejdziemy. Mamy dalej tak, shiitake mushrooms, czyli tutaj, za te grzyby, które uwielbiam, po prostu ja w ogóle jestem z wielką zwolenniczką grzybów, za nie zapłaciłam 5,46 i również je wykorzystuję na przykład do makaronu takiego a la chińskiego i nie tylko, to na pewno. Dodatkowo tutaj mamy pomarańcze i grapefruit, za pomarańcze zapłaciłam 2 dolary, a za taki duży, powiedzmy organiczny grapefruit zapłaciłam 3. No powiem Wam, że to jest bardzo duża, wysoka cena, ale tak jak mówię, to jest drogi sklep. Potem mamy wodę. Wodę, właśnie chciałam spłacić taką wodę, bo nigdy nie piłam. To jest woda, moi drodzy, z solą himalajską. Także nigdy jeszcze nie kupiłam takiej wody z solą himalajską i za nią zapłaciłam... teraz gdzie to jest? No i się zgubiłam. I tak niestety... Aha, okej, 3,99, dobra. Teraz tak, kefir. Kefir kupiłam z firmy Lifeway. Mamy jeden kefir bananowo-truskawkowy i mamy jeden kefir z wiśni. W ogóle teraz patrzę się na ceny. $1.59. No to powiem Wam, że kefir akurat w Ameryce w ogóle jest bardzo popularny. Ludzie uwielbiają kefir i to szczególnie polski. Teraz dodatkowo kupiłam do kawy z mleka owsianego, tak, oat, creamer, czyli to jest bardziej taki krem do kawy, caramel macchiato, bezglutenowy, za to zapłaciłam, tu mamy 15 kalorii na porcję, za to zapłaciłam 4,99, ale rzadko się zdarza, że kawę cukruję. Potem mamy makarony, czyli coś pysznego, też bezglutenowego. Mamy makarony, mamy taki właśnie ciemny makaron, organic black and brown rice, też bezglutenowe, dodatkowo mamy jasny makaron i chyba za ten makaron zapłaciłam, tak, za jeden zapłaciłam 3,99, ale widzę, że tutaj jeden był za $1.99, czyli jeden był na przecenie. I teraz takie coś, tutaj mamy sałatę, kale, czyli tak z jarmuż,
Za to zapłaciłam, za ten jarmuż zapłaciłam 3,49. I mamy jeszcze ostatnią rzecz, czyli te... Aha, no nie, nie, nie mówiłam o wszystkim, bo nie wiem, tak przejechałam ten rachunek tak szybko. Mamy tutaj takie przekąski, czyli marchewkę, dodatkowo seler. Za to zapłaciłam 4,71. Potem mamy takie... Co my tutaj dalej mamy? Tutaj mamy taki... organiczny szat apple cider vinegar, to jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, czyli tak zwany osed jabłkowy, bym tak powiedziała, tylko to jest taki shot, czyli marchewka i imbir, bardzo dobre, powiem Wam, że to piłam i super, super, to jest właśnie taka jedna firma od 1912 roku i powiem Wam, że ta jedna firma jest godna polecenia. Dodatkowo, nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy, biała kapusta i czerwona kapusta do sałatek, do w ogóle takich makaronów tego typu z dodatkami, shiitake mushrooms, jest naprawdę super, więc polecam, nawet lubię tak jeść po prostu tak od tak. Zielona herbata, peach green tea, ja jestem po prostu, uwielbiam zieloną herbatę z dodatkiem jakiegoś na przykład owocu, więc to jest super. I mamy tutaj, nie wiem, czy ktoś z Was kiedykolwiek w ogóle pił kombuczę. Ja Wam powiem, że ja mam po prostu obsesję na punkcie kombuczy. Ja kiedyś po prostu nienawidziłam kombuczy, ale przekonałam się do kombuczy i uwielbiam. To jest kombucza z nasion goi i z malin. I powiem Wam, po prostu pychota. To jest tak, jak smakuje jak orężada, ale dodatkowo ma... probiotyki, zdrowe bakterie, nie tylko. I tutaj mamy jeszcze takie małe co nieco, czyli czarna czekolada i kokos. Też takie, jak już mi się chce cukru, to jem, więc jest bardzo dobre. I jeszcze tutaj mamy dodatkowo taką przekąskę słodką, taki mus, też dobry na taką jakby na słodki ząb. Także to są wszystkie moje zakupy. A! Zapomniałam o najlepszym, kochani, zapomniałam o najlepszym. Zapomniałam o najlepszym, to jest koktajl z mango, to jest bardzo dobra firma. Jak ktoś z Was kojarzy tą firmę w Ameryce, to mają dobre właśnie wody kokosowe, mango i kokonat, ale ja mam, znaczy to jest z wody kokosowej, ale to jest po prostu, i tutaj mój ulubiony jest czekolada. I jak po prostu zobaczę, że mój mąż mi ruszył tą czekoladę, to normalnie nie wiem, co mu zrobię, ale to jest moje i ja sobie tutaj zaznaczę, że to będę piła. On lubi mango, ja lubię czekoladę, ale powiem Wam, to jest tak dobre w połączeniu z czekoladą. To nie ma cukru, ale powiem Wam, po prostu jest pyszne, także jak ktoś z Was kiedyś zobaczy, to naprawdę polecam. Także to są moje zakupy, zapłaciłam za nie 70, prawie 8 dolarów. No i tak, także lepiej zjeść mniej, a lepiej, smaczniej, zdrowiej, i to jest jakby mój przepis na nie tylko dobrą sylwetkę, ale też dobre samopoczucie. Także trzymajcie się, tak chciałam Wam pokazać, może kogoś zainspirowałam i do usłyszenia do następnego vlogu, pa, pa.